No weź. Dalej myślisz, że nic tu nie ma? Chwila, moment. Ben? Jest już pizza? Tak, powiesz dzieciakom? Ja szukam mojej córki. Nie powinno jej tu być. Próbowałam dzwonić, ale wyłączyła telefon jak nigdy, więc... Przepraszam. Nie, brzmi znajomo. Jestem Sara, a ty to mama Harper. Proszę, wejdź. Jestem z nią. Z Harper wszystko okej? O, oczywiście. Syn oprowadza ją po domu. Nie to, że jest tu dużo do oglądania jak na razie. Przed nami mnóstwo pracy, zanim hotel będzie znów gotowy na gości. Chcecie otworzyć znów remont? Mhm. Zły pomysł. Zamknijcie drzwi i wyrzućcie klucz. Mamo! Chwila, sami musicie się jakoś dogadać, tylko 3 razy ciszej. Musimy stąd zwiewać. Savannah tu jest. Widzieliście ją? Słyszeliśmy. To pewnie tylko wasz brat znowu robi wam jakiś numer. Griffin! Tam go nie ma! Harper też nie. Zupełnie jakby stąd zniknęli. Okej, powiedzmy, że naprawdę znaleźliśmy jakieś przejście i ten dzieciak to na serio mój tata. Nie powiemy mu, że jesteśmy z przyszłości. Jasne, że nie. Coś prostszego. Spytaj o rok, o prezydenta, o cokolwiek, co udowodni, że jesteśmy w przeszłości. Pomocy! Zabierzcie to coś! Tylko spokojnie, proszę pani. Co tylko zabawka. Nie do pomyślenia. Wy dwoje, stójcie tam! Na co czekacie? W nogi! Stać! Hej! Hej! Stać! Wracajcie tu! Wracaj! Hej, tato. Niech zgadnę. To twoja sprawka. Czemu tyle cię nie było? Skręcałem jakieś 3 razy, żeby nikt nas nie śledził. Nie możemy ryzykować, że ktoś to znajdzie. A więc przyznajesz mi rację. Też myślisz, że to przeszłość? Myślałem, że ci odbiło. A może mnie też, bo jakie są szanse znalezienia przejścia? No dalej. Mówisz. To proste. Dobra. Miałaś rację. To jest na maksa dziwne. Mój tata i takie akcje. Brak zasięgu. Nie cierpi ich, nie śmieszą go. Przynajmniej brak teraz. Brak zasięgu to brak przekaźników. Weź, chyba nie myślisz. Utknęliśmy tu?